Około godziny 9 stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce otrzymało zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów w Sokółce na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Monte Cassino i Kołłątaja. Z informacji otrzymanej wynikało, w jednym z pojazdów uwięziona jest jedna osoba. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sokółce. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowały łącznie trzy osoby. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, która została odwieziona do szpitala. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyeliminowaniu wszelkich zagrożeń powstałych w wyniku wypadku. W chwili przybycia osoba poszkodowana znajdowała się w pojeździe. Nasze działania polegały również na pomocy zespołowi ratownictwa medycznego w ewakuacji tej kobiety do karetki pogotowia.